seniorzy, szanowna pani premier, panowie premierzy, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo parlamentarzyści, szanowni państwo prezesi Trybunałów i Sądów, szanowni panowie generałowie, szanowni państwo oficerowie i podoficerowie, żołnierze, wszyscy zgromadzeni goście, drodzy rodacy, zadrżał się chwilą ten las, zadrżał pień od salwy armaty na cześć naszej niepodległości. 97 lat. 97 lat od 11 listopada 1918 roku. 97 lat niepodległości. Niestety z 50-letnią przerwą. I to jest właśnie nasza historia. Historia, o której musimy pamiętać. Zwłaszcza my Polacy, ale także inni, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, w podobnym położeniu geograficznym, w podobnym położeniu geopolitycznym. Że niepodległość, suwerenność i wolność nie jest dana raz na zawsze. Że trzeba o nią się starać. Po to, żeby o nią nie walczyć. Tak jak musiały walczyć pokolenia naszych pradziadków, przez 123 lata, kiedy Polska niepodległości nie miała, kiedy krwawili się w trzech powstaniach i innych mniejszych zrywach niepodległościowych, kiedy walczyli w różnych armiach, cały czas mając Polskę w sercu, na myśli i na bagnetach. Słowem, instrumentem muzycznym. To także są bohaterowie niepodległości, bohaterowie wolności. To oni także przez te lata, czy może właśnie przede wszystkim budowali to piękne poczucie wspólnoty, budowali to kartę społeczną i patriotyczną, która w każdym państwie jest niezbędna. Najcenniejszą rzeczą dla narodu jest wolne, suwerenne i niepodległe państwo. Ale to działa też i w drugą stronę. Najcenniejszą rzeczą w państwie jest naród, który ma poczucie wolności i który jest niezłomny w dążeniu do tego, by swoje niepodległe i suwerenne państwo zatrzymać, utrzymać i mieć. Właśnie jesteśmy my, Polacy, od pokoleń i mamy prawo być z tego dumni. Bo jeżeli popatrzymy na tę naszą piękną, choć czasem trudną historię, na to, co nas spotkało po II Rzeczypospolitej, na napaść, jaką uległyśmy z dwóch stron i nie byliśmy w stanie przetrwać. I na 50 lat, najpierw okupacji, a potem braku prawdziwej niepodległości i suwerenności, to także mamy prawo patrzeć na te czasy z podniesioną głową. Bo umieliśmy wyjść z tamtej opresji. Umieliśmy pokonać przeciwników bez broni w ręku. Ale dzięki właśnie niezłomności tych, którzy wtedy o Polskę walczyli. Ale kiedy to się stało? Kiedy przystąpiliśmy do prawdziwej ofensywy? Tym, którzy tamtych czasów nie pamiętają, przypomnę. A przed tymi, którzy je pamiętają i wtedy walczyli, chylę dzisiaj głowy. To zryw poznaniaków w 1956 roku, ale byli sami. To zryw studentów w 1968 roku, ale wtedy udało się na studentów popędzić robotników. Bo jeszcze nie rozumieliśmy tego, co najważniejsze. Jeszcze nie odzyskaliśmy wtedy tej pamięci. Ona została przywrócona tutaj,
na tym placu w 79 roku. Tam, gdzie stoi ten krzyż, stał Ojciec Święty Jan Paweł II i powiedział: niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I to było więcej niż salwa armat. Bo może nie zadrżały budynki i okna, ale zadrżały serca w całej Polsce. Ludzie zobaczyli, że są razem, że myślą jednakowo i że mają jednakowe oczekiwania. I stali się na powrót wspólnotą. Już nie byli podzieleni na studentów, robotników, inteligencję i innych. Byli razem, byli Polakami, którzy chcieli odzyskać wolność, którzy chcieli wydobyć się z zakłamania, którzy nie chcieli dłużej trwać w odrętwieniu, pseudo-dobrobycie, którego tak naprawdę nie było. Chociaż każdy miał swoją małą stabilizację, ale ludzie doszli do wniosku słusznego, że to za mało i że byli przez cały czas oszukiwani. Że chcą być wolni, tak jak wolni byli wcześniej w II Rzeczypospolitej ich ojcowie i jak wolny jest Zachód Europy, który niektórzy z nich idzie. Szanowni Państwo, z tego wziął się właśnie wielki zryw Solidarności. Największego i najpiękniejszego ruchu społecznego, jaki powstał chyba na świecie, a z całą pewnością w ówczesnych czasach komunistycznych za żelazną kurtyną. Jedynego prawdziwie wolnego, zrodzonego w wolnej myśli, przed którym ugięła się władza. Solidarność, choć chciano ją zniszczyć, zadeptać, potem w latach 80. przez stan wojenny, przez to wszystko, co się działo, kiedy władza narzucona z Moskwy broniła się tutaj wszelkimi siłami, to jednak ten naród, ponosząc ofiary, poprzez cierpienie, krew, przeszedł. Poprzez tych, którzy w tamtych czasach byli niezłomni, którzy kiedy nawet załamywali ręce, to potrafili się podnieść. Kiedy wychodzili z więzienia, wracali z powrotem do działalności podziemnej. Byli nieumieni, ale za nimi stał naród. I dlatego w 89 roku to my Polacy doprowadziliśmy do zawalenia się żelaznej kurtyny, do zburzenia muru Berlina. I my musimy o tym pamiętać. Świat możemy być z podniesioną głową. Odzyskaliśmy niepodległość, odzyskaliśmy suwerenność, zaczęliśmy odzyskiwać wolność. Wolność w tym szerokim tego słowa znaczeniu. Nie tylko taką, że nikt z zewnątrz niczego nam nie narzuca. Nie tylko taką, żeby za poglądy polityczne nie zostać aresztowany. Ale też taką wolność rozumianą przez to, że mamy poczucie, że żyjemy w państwie prawdziwie sprawiedliwym, państwie, które równo traktuje wszystkich swoich obywateli, państwie, w którym władza jest zawsze uczciwa. Jeżeli dzisiaj mówimy, że są jakieś niedostatki obecnej wolnej Polski, to one są jeszcze cały czas właśnie w tym zakresie. I jeżeli mówimy o naprawie Rzeczypospolitej, o dobrej zmianie, to mówimy, że te zmiany właśnie do tego muszą prowadzić. Żeby Rzeczpospolita była dla wszystkich równa. Żeby była w stanie zaradzić tych, którzy wprowadzała indywiduo. Żeby była w stanie poszkodowanych przed tym zabezpieczyć, a w razie poszkodowania pomóc i ukarać tych, którzy ich skrzywdzili. Że chcemy, żeby to była taka Rzeczypospolita, gdzie wymiar sprawiedliwości potrafi ukarać gangsterów, ale nie karze ludzi, którzy walczyli o silne państwo. Jest to
o którym minister Eugeniusz Kwiatkowski w II Rzeczypospolitej mówił, że tylko takie jest w stanie przetrwać w tym miejscu Europy. To państwo, które musi dostrzegać każdego obywatela i być oparte na silnych filarach. Na filarze silnej gospodarki, z której profitów wszyscy korzystają, dzięki której wszyscy się bogacą i podnosi się poziom życia całego społeczeństwa, a nie tylko jednego. To system prawny, który jest trwały, stabilny, a przede wszystkim przestrzegany. Warto przypomnieć słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, który kiedyś dawno temu powiedział: urodziłem się w państwie bez prawa. Urodziłem się w państwie, gdzie wygodnie i dobrze mogło żyć się tylko takim, którzy lubią łowić ryby w mętnej wodzie. Ja walczyłem o państwie silnego prawa, takiego prawa, którego obywatel może być pewny, bo w związku z tym nie zależy od niczyjego kaprysu albo innego widzimisię. Takie państwo trzeba właśnie budować. A ponieważ wciąż je realizujemy, mam nadzieję, że w najbliższym czasie przyspieszymy w tym zakresie znacząco. To chcę powiedzieć, że jeszcze jedna rzecz jest tu niezwykle ważna. Polityka patriotyczna i historyczna. Dziś właśnie w tym miejscu ją prowadzimy. Dziękuję wszystkim organizatorom tej uroczystości. Dziękuję żołnierzom, następcami tych, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny i odzyskali ją w 18 roku, a później bronili jej w 39, w latach 40 w Powstaniu Warszawskim. Tym, którzy są potomkami i następcami żołnierzy niezłomnych, którzy do ostatniej kropli krwi nie złożyli broń. Naszymi polskimi barwami. Bardzo serdecznie dziękuję. To jest właśnie polityka historyczna. To jest właśnie to, dzięki czemu chce się krzyknąć: niech żyje Polska! Wolna i niepodległa! A przecież panie państwo! Dziękuję.